Najpiękniejsze kolędy rozbrzmiały w niedzielę 19 stycznia w sali reprezentacyjnej Miejskiego Domu Kultury, a to za sprawą koncertu kolęd, na który serdecznie zaprosili mieszkańców naszego miasta burmistrz Świebodzic Bogdan Kożuchowicz wraz z małżonką panią Teresą Kożuchowicz. Koncert odbył się po raz ósmy, ale takiej frekwencji jeszcze nie było. Świebodziczanie wypełnili salę reprezentacyjną po brzegi, nie było gdzie usiąść, a nawet jak przejść. Panie z Miejskiego Domu Kultury donosiły krzesła i udostępniły gościom drugą salę. Kolędowanie z państwem Kożuchowicz zyskało już tak dużą popularność i rozgłos, że na wspólnym kolędowaniu spotkaliśmy mieszkańców Świdnicy, Wałbrzycha, a nawet Wrocławia. Koncert rozpoczęła jedna z najpiękniejszych polskich kolęd – Bóg się rodzi, po czym bardzo serdecznie przywitał wszystkich zebranych burmistrz naszego miasta, gospodarz koncertu Bogdan Kożuchowicz. Witamy Państwa bardzo serdecznie. No, kochani jesteście, że przybyliście, że jesteście, że tak licznie z nami dzisiaj wspólnie pragniecie pokolędować. To jest takie naprawdę wspaniałe. W tym roku kolędowanie odbyło się w nowej formule. Wszyscy, którzy chcieli zaśpiewać kolędę, musieli ją najpierw wylosować. Tytuły kolęd napisane były na bombkach wiszących na choince, a na chętnych czekały wspaniałe nagrody. O oprawę muzyczną zadbał ksiądz Mateusz Pawlica wraz z założoną przez siebie scholą parafialną, złożoną z młodych, zdolnych ludzi z naszej parafii. Jako pierwszy na ochotnika do zaśpiewania kolędy zgłosił się chór Akor, działający przy Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów pod dyrekcją Hanny Raszkiewicz. W międzyczasie żona pana burmistrza, pani Teresa Kożuchowicz, częstowała gości pysznymi domowymi wypiekami, kawą i herbatą. Panu burmistrzowi towarzyszyło wspaniałe poczucie humoru, dowcip oraz śpiew kolęd, gdzie zaprezentował szerokiej publiczności swój silny i donośny głos. Narodził się i nie został mnie. Niepowtarzalny świąteczny nastrój oraz miła atmosfera stworzona przez gospodarzy spowodowała, że wszyscy bawili się znakomicie. Thank you.
Do wspólnego kolędowania włączyli się również radni. Wszystko co dobre, szybko się kończy i końca dobiegło wspólne kolędowanie. Ale już od dziś uczmy się kolęd, których nie znamy, bo przed panem burmistrzem za rok je zaśpiewamy. Korzystając z okazji, że jesteśmy znów po pięknym, wspaniałym, wspólnym kolędowaniu, a na progu 2014 roku, chciałbym złożyć najserdeczniejsze, najgłębsze, takie od serca z miłości płynące życzenia, by w tym nowym roku wszystko się zdarzyło, darzyło, żeby wszystko, co Państwo sobie zaplanowali, wymarzyli, się spełniło. Dobrego, wspaniałego roku. Ja, korzystając z tej sposobności, chciałabym również podziękować serdecznie wszystkim uczestnikom za przyjęte zaproszenie. Znowu kolejny, już 8 raz, mogliśmy wspólnie kolędować w tej pięknej naszej tradycji i za udział w nim. Dziękuję serdecznie.